Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już dużo modliliśmy się dzisiaj, ale jeszcze bardzo proszę, abyśmy się pomodlili do Ducha Świętego, także proszę o powstanie. Prosimy Cię, Duchu Święty, napełnij nasze serca Twoim światłem, napełnij nas Twoim pokojem, aby to wszystko, czego tutaj pragniesz dokonać, dokonało się zgodnie z Twoją wolą. Prosimy Cię, napełnij nasze serca odwagą, męstwem, pokorą, duchem zadośćuczynienia i ofiary, aby to wszystko, czego już dokonałeś w Kościele naszym, lokalnym, ale również dalej przez osobę Alicji Lęczewskiej, rozwijało się zgodnie z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Drodzy, dzisiaj tutaj nie jestem sam. Jesteśmy jako grupa modlitwy w duchu duchowości Alicji Lęczewskiej. Takim zwyczajem na naszych spotkaniach systematycznych, w miarę systematycznych, staramy się co miesiąc spotykać, jest rozważanie słów, które Pan Jezus skierował do Alicji. I dzisiaj też rozpocznę to świadectwo właśnie od tych słów, które, jak często bywa otwierana czy książka właśnie świadectwa, czy słów pouczenia, czy nieraz ktoś przesyła konkretny tekst do rozważania. Także pozwólcie, jest to punkt 810 ze świadectwa Alicji, chrzest pański, 10 stycznia 88 rok. Swój ból trzeba przyjąć jako ofiarę na zadośćuczynienie. Wiele bólu potrzeba, aby zadośćuczynić za tych, którzy występują w imieniu moim. Przyjmij za nich to, czym wypełniam Twoje dni i ten wymóg posłuszeństwa też. Za nieposłuszeństwa wobec mnie, miłości ukrzyżowanej. Aby być mi posłusznym, aby spełniać moją wolę, trzeba się ze mną identyfikować we wszystkim, co daję i stawiam przed Tobą. Wszystko jest zadaniem do tej identyfikacji z miłością ukrzyżowaną. Bądź ze mną w mojej miłości, w moim bólu, którego znamię nosisz. Prosiłaś, więc dałem, abyś żyła moim bólem i moją miłością nieustannie. I będzie coraz więcej i będą coraz intensywniejsze. I z listu do Tymoteusza: teraz bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rządz światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Alicja Lęczewska w moim życiu pojawiła się, bo znam ją osobiście, znałem osobiście, miałem to szczęście być na pielgrzymce, którą organizowała w 2002 roku do Medjugorje. Jechały dwa autokary osób związanych ze wspólnotami charyzmatycznymi, tutaj ze Szczecina i okolicy. Jechał też ojciec franciszkanin. I ta pielgrzymka zorganizowana przez nią była rekolekcjami. Już nieraz mówiłem o tym, jak był taki moment, w którym miałem taki bardzo osobisty kontakt z Alicją w sensie organizacyjnym, mianowicie jednego z autokarów policja nie chciała dopuścić do dalszego pielgrzymowania, przyjęła kontrol. No było to dużo zamieszania, bo tydzień wcześniej doszło do wypadku na Węgrzech, tam zginęło kilka czy kilkanaście nawet osób. Właśnie polski autokar. I ta policja przyjechała pod parafię Bożego Ciała, z której wyjeżdżaliśmy.
I tak naprawdę, tak mówiąc po ludzku, te autokary były sprawne. Takie nieładne słowo, że pierdoły, do których się przyczepiono, które zostały bardzo szybko naprawione, wręcz takie kosmetyczne zabiegi. No i później pojechaliśmy pod komendę policji, aby poprosić o możliwość dalszego pielgrzymowania. I tam właśnie Pan Bóg bardzo szybko pokazał mi, jak trzeba być pokornym, bardziej upokorzył mnie, bo byliśmy właśnie z Alicją w tym pomieszczeniu i próbowałem na tak zwaną koloratkę: panie władzo, tutaj już wszystko zrobione. Pan policjant zadał mi dwa pytania: czy ksiądz kończył szkołę samochodową? No nie. Czy ksiądz tak się zna na tym wszystkim? No dziękuję. I wyszedłem taki upokorzony, ale było to potrzebne. Alicja została. I za moment wychodzi, jedziemy. Te rekolekcje w czasie tej pielgrzymki, tak je nazywam, dla mnie były istotne, dlatego że było 5 lat mojego kapłaństwa. Przeżyłem tam spowiedź, właśnie taką generalną z tych 5 lat kapłaństwa u ojca Edwarda, właśnie wspomnianego franciszkanina. I relacje z osobami, które były na tej pielgrzymce do dzisiaj, tak Pan Bóg to, te nasze relacje właśnie w Bogu. I temat Alicji w moim życiu od tego momentu jakby nie istniał, w sensie organizuję pielgrzymki, wiadomo. Była związana z parafią Bożego Ciała. Nieraz tam bywałem w związku ze wspólnotą Wiara i Światło, to wspólnota z osobami z upośledzeniem. Te msze święta tam się odbywały. I gdzieś tam Alicję krzątającą się po tej parafii, jeszcze w tym baraku, widywałem. Jak to bywa w tych wspólnotach, w tym środowisku znamy się i też znałem, też w czasie przeszłym, święty pamięci Halinę Pikułę, która też ją osobiście znała, też była bardzo mocno związana z tą parafią, służyła z parafii Bożego Ciała. Mówię o tym nie bez powodu, bo któregoś momentu, dnia, to też tak odczytuję jako takie działanie Pana Boga przez Alicję w moim życiu, gdy odeszła, otrzymałem wiadomość SMS-ową, że odeszła Alicja ze środowisk Odnowy Duchu Świętego. Pomodliłem się w tym momencie i za jakiś czas właśnie od tej Haliny otrzymuję te rękopisy drukowane do czytania. Ona sama miała to i w którymś momencie stwierdza: wie ksiądz, to jest takie trudne. Ja nie wiem, ja znałam Alicję, ale to, co tutaj Pan Jezus do niej mówi, jest naprawdę trudne do wypełnienia. Jest trudne do wprowadzania w życie. Ja tak bardzo urzędowo, że tak powiem, mówię: nie ma imprimatur, nie musisz tego czytać. Zresztą się okazuje, że też inna z osób tych związanych z tymi wspólnotami też mi przypomniała taką sytuację, ale przecież księdzu dawałam te teksty skserowane. Ksiądz tego nie chciał i to prawda. Ale faktycznie, gdy pojawiła się już wydrukowana i świadectwo, i słowo pouczenia, gdy znalazłem tam imprimatur, zacząłem do tego sięgać. Już nie pamiętam, czy ktoś mi sprezentował te teksty, czy sam nabyłem. I zaczynam teraz mówić w tej chwili właśnie o tej naszej wspólnocie i za moment też poproszę 3 osoby, które poprosiłem o to świadectwo, bo właśnie dalsza relacja, czy dalsze bycie w tajemnicy świętych obcowania, tak można mówić, jeżeli chodzi o Alicję w moim życiu, właśnie ma już przez tą wspólnotę, istnieje przez tą wspólnotę. Gdy te teksty właśnie otrzymałem, tak się okazuje, że w sąsiedniej parafii Małgorzata, która za moment też będzie o świadectwo, i inne osoby, to się bardzo szybko rozprzestrzeniało. Można powiedzieć, był taki nawet boom na te pozycje. Sam też dawałem w prezencie, czy to rodzinie, czy innym osobom, kapłanom też. Zresztą też to się okazuje, że osoby świeckie też wręczały innym kapłanom, tak jak spotykałem się z kolegami: a, dostałem długość lęczewską, czytaj, mówię, sięgaj. I faktycznie tak Pan Bóg sprawia, że od kilku lat w parafii, w której jestem proboszczem w Pęzinie, pod wezwaniem Matki Bożej w Niebowzięcia, zaczęliśmy się spotykać i Pan Bóg zaczął przeprowadzać osoby, które się okazuje, że znał osobiście Alicję. Okazuje się, że gdzieś tam do tych tekstów sięgnął. Oczywiście w parafii w jakiś tam sposób też promowałem osobę Alicji, pisma. Zdarzało się dość często, że cytowałem to w kazaniach, w nauczaniach. Między innymi ten boom taki w jednej z podszczecińskich parafii. Bratowa mówi, że
proboszcz nas cały czas cytuje Alicję Lęczewską. Notabene też mieli te teksty. Ja myślę tak, no chyba niekoniecznie w każdym kazaniu trzeba Alicję i te teksty cytować. Ale uwierzcie mi, że gdy jestem nieraz proszony o rekolekcję, nawet te ostatnie, które głosiłem też po Stargardzkiej parafii, też ktoś przesłał tekst, otwieram, czytam. Temat rekolekcji był wiara, nadzieja i miłość. I ten tekst, który właśnie przesłany jakby do tych rekolekcji, nie jakby, tylko do tych rekolekcji. I też zacytowałem, jak w wcześniejszych rekolekcjach, bo wierzę w to, że to nie był przypadek, że to jest działanie Ducha Świętego. I tak, gdy rozmawiamy, dzielimy się na tych naszych spotkaniach, nasze spotkania wyglądają, jest Eucharystia właśnie w intencji rozkrzewianie się dzieła Alicji Lęczewskiej, przeważnie jest wystawienie Świętego Sakramentu, właśnie rozważanie tekstu, fragmentu tego tekstu. I później zaczęliśmy na te spotkania zapraszać osoby, właśnie które znały Alicję, związane z jej osobą. Pojawił się Grzegorz z żoną Iwoną, pojawiła się siostra Teresa, pojawił się ksiądz Henryk Marczak, pojawił się ksiądz Mariusz Sokołowski, który, jak wiemy, może nie wszyscy, nagrał teksty, te dialogi, miał przygotowane, podzielił się z nami też refleksją. Także takich osób, które zaczynały wchodzić na tą drogę, czy już żyły na tej drodze duchowości Alicji Lęczewskiej w parafii, pojawiło się sporo. Ja bardzo cieszę się z tego, że jako proboszcz mam takie osoby i nie tylko z parafii, które chcą czegoś więcej. Tutaj ojciec Piotr piękne słowo powiedział o tym zawierzeniu, oddaniu się w niewolę Jezusowi przez Maryję. Też kilka osób w naszej wspólnocie też się tego podjęliśmy. I tak Pan Bóg prowadzi, że tak jak mówię, te spotkania systematyczne, ten czas tego zamknięcia też spotykaliśmy się też w takiej naszej formacji, czy w tym cyklu spotkań w styczniu jeździmy na grób Alicji, aby się tam pomodlić też, rozważając teksty. Taki pierwszy praktyczny motyw, kolęda wieczornych spotkań nie ma w parafii, ale właśnie przeważnie w soboty rano udawaliśmy się w okolicach rocznicy śmierci Alicji tutaj na cmentarz centralny, tam się modliliśmy. Też takie spotkanie. I faktycznie, gdy dzielimy się świadectwem, ostatnie bardzo takie owocne, dziękuję za te słowa, którym się dzieliły te osoby, siostry na tym spotkaniu. Tak szczerze mówiąc, poprosiłem 3 osoby o danie tego świadectwa. Sądzę, że każdy, kto spotyka się, mógłby coś powiedzieć, w sensie, jak jest tytuł tego naszego dzisiaj świadectwa, tak naprawdę wpływ pism Alicji Lęczewskiej na moje życie. Ja powiem, jako kapłan bardzo dużo mi to daje. Tak jak mówię, był taki moment, że praktycznie codziennie do tego słowa sięgałem. Wiadomo, ktoś tam też przesyła, jest ta książeczka słowa Alicji na każdy dzień. A w którymś momencie też był taki moment, że odkryłem, i to też ciekawe, zamawiając kolejny raz pozycję Alicji Lęczewskiej z wydawnictwa Agape z Poznania, kolejny raz książki, i ktoś mnie tam zapytał, czy nie chcę takiej książki dla kapłanów In Situ Jezus. No niech Pan da, niech Pan dołoży, tak jakaś kolejna pozycja. I nie ukrywam, że też odkryłem ten dar tego dzieła. I Bogu dziękuję za to, że codziennie daje mi taką łaskę bycia przed Nim na adoracji. I tak jak mówię, częściej w tej chwili sięgam do tego In Situ Jezus, chociaż teksty Alicji też się pojawiają. I tak jak powiedziałem niejednokrotnie, czy w czasie rekolekcji, czy właśnie jakiegoś kazania, tekst, który czy ktoś przesłał, czy sam otworzyłem, ewidentnie na dzisiaj, na teraz, tak samo ten dzisiejszy, którym się z Wami tutaj dzielę, po wcześniejszej modlitwie w domu rodzinnym jeszcze, gdy byłem, otworzyłem. I to, co też mówił ojciec Piotr, tak przepraszam, że nawiązuję, ale też jesteśmy tu jako wspólnota. Dzisiaj tego Pan Bóg od nas oczekuje. Tego oczekiwał od Alicji. Nie dziwmy się, jak te osoby znajome, przez to jest takie trudne, zresztą w tej naszej wspólnocie też nieraz pojawiają się właśnie takie stwierdzenia, że to, co Pan Jezus Alicji przekazał, czym mamy się karmić, nie jest wcale łatwe. To nie jest łatwa droga, to jest chociażby dzisiejszy fragment o zadośćuczynieniu, o ofierze, o cierpieniu. Nie jest to proste, nie jest łatwe. Ale kochani, tak się dzieje, że dzisiaj nie ma innej drogi.
I to jest naprawdę wielka łaska odkrywania tych tekstów, tego, co Pan Bóg przez Alicję do nas mówi. Też, tak jak mówię, często my kapłani mamy takie pragnienie, nie chcę mówić manię, ile osób przychodzi. Kiedyś jedna z osób właśnie tutaj ze Szczecina, ze środowisk tych charyzmatycznych, a ma ksiądz tam jakieś wspólnoty, mała parafia wiejska? Tak, mam. Spotykamy się systematycznie, rozważamy teksty Alicji Lęczewskiej, modlimy się. I no wiadomo, chciałoby się, aby tych osób było jak najwięcej, ale też nie chodzi o ilość. Też musimy się uczyć, my kapłani, chyba my wszyscy, drodzy tutaj zgromadzeni w tej świątyni, że ten czas pełnych świątyń chyba już jest za nami. I to, do czego Jezus właśnie zaprasza, chociażby dzisiaj, tak, gdzie mówi o nieposłuszeństwach, mówi o potrzebie uczynienia, to jest taki czas. I też rozumiem to, bo tak jak mówię, wielu osobom polecałem, wielu osobom nieraz, wiedząc, że mają te teksty gdzieś tam nawet w ramach zadośćuczynienia, żeby przeczytać fragment. Ale co jest istotne też, że nie wszyscy też muszą żyć tą duchowością. Też nie tak dawno rozmowa z kimś z parafii i ta osoba bardzo tak miło mnie zaskoczyła, czyta świętego Jana od Krzyża. I takie perełki też w tych naszych parafiach, można powiedzieć wiejskich, bo nieraz taka łatka jest w wiejskie parafie. Takie osoby są. Dlatego Pan Bóg dla każdego z nas ma drogę. Ja Bogu dziękuję za to, że mogłem znać Alicję. Niejednokrotnie jest też tak, że proszę, Alicja, pomóż. I to, co już na koniec z tych tekstów, bo są niejednokrotnie takie dzisiejsze, bardzo głęboko teologiczne, takie mocne, ale nieraz, i to też dzieliłem się na któryś rekolekcjach, chociażby takie rzeczy z codziennego życia, gdy Alicja opisuje, jak zalało jej mieszkanie, sufit, wiadomo, reagowała, być może trafiliście na ten fragment, szukała pomocy, a Pan Jezus powiedział, że najpierw powinnaś zacząć ode mnie. Troszeczkę to współgra też z tym, co Pan Jezus przekazał księdzu Rutolo Dolindo i wielu innym, którzy właśnie to takie zawierzenie Jezusowi w codzienności. Tego też się uczę i to też otrzymuję właśnie z tych tekstów. Jak powiedziałem, nie jestem tu sam, jest nas kilkanaście osób. Bardzo proszę teraz właśnie o te siostry i brata z naszej wspólnoty, o właśnie to świadectwo, jaki wpływ na ich życie mają teksty, słowa, które Pan Jezus przekazał Alicji Lęczewskiej. Bardzo proszę Beatę, Małgorzatę i Krzysztofa o teraz po kolei w takiej kolejności o świadectwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, chciałabym się z wami dzisiaj podzielić tutaj swoim świadectwem i może zacznę najpierw od tego, że jeszcze wczoraj rano nie wiedziałam, że będę stała tutaj w tym miejscu przed wami i dzieliła się tym świadectwem. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy wczoraj po mszy świętej ksiądz Jarek zapytał, czy nie chciałabym podzielić się dzisiaj swoim świadectwem. I moja odpowiedź oczywiście brzmiała nie, no bo przecież uważałam, że nie jestem jeszcze na to gotowa. Ale tak szczerze powiem, że kiedy wróciłam do domu, po jakimś czasie nagle myśl, że właściwie to dlaczego nie? I tak w miarę jak mijał dzień, dojrzewałam do tej decyzji i dlatego właśnie tutaj jestem. I chciałabym się z wami, drodzy, podzielić pewną historią. Miała ona miejsce dosyć dawno, to znaczy może nie aż tak dawno, 4 lata temu, w 2018 roku. Już wtedy zaczęliśmy się spotykać z naszą grupą, której przewodniczy ksiądz Jarek. I wtedy też po raz pierwszy usłyszałam o Alicji. Zakupiłam jej obie książki, świadectwo i słowo pouczenia. I na początku tak bardzo ostrożnie podchodziłam do tego, co czytałam i słyszałam na jej temat. Ale Pan Bóg tak chciał, że właśnie akurat w tym czasie, w kwietniu 2018 roku, podczas jednej z wizyt u lekarza zdiagnozowano u mnie dwie zmiany, dwa guzki do usunięcia. I kiedy dostałam skierowanie na oddział onkologiczny, byłam przerażona. Bałam się, bo nie wiedziałam, co robić, czy zdecydować się na ten zabieg, czy nie. Szalałam wręcz ze strachu.
Rozmawiałam wtedy nawet z księdzem Jarkiem i mówiłam, że bardzo się boję, ale ksiądz Jarek powiedział wtedy, żebym się nie bała, bo strach nie pochodzi od Pana Boga. Pamiętam te słowa do dzisiaj, bo bardzo wiele wtedy dla mnie znaczyły. Do szpitala zebrałam ze sobą oczywiście świadectwo Alicji Lęczewskiej. I kiedy byłam już w szpitalu przygotowana do zabiegu, mimo wszystko bardzo się bałam, mimo tych zapewnień. I wtedy, tak niedługo, z godzinę może przed tym zabiegiem, sięgnęłam po książkę i otworzyłam świadectwo na przypadkowej stronie. I przeczytałam wtedy te słowa. Im bliżej jesteś mnie, tym bardziej On czyha na Twoje oddalenie się ode mnie. Żyjesz na świecie, który poddany jest szatanowi. On chce oderwać Cię ode mnie, chce Cię zastraszyć. Nie bój się. Ufaj mi, oddawaj się mnie w chwilach zagrożenia. Ja Cię ocalę. Ufaj, bądź spokojna. I zaufałam. Wtedy poczułam się bezpieczna. To było niesamowite uczucie, bo całkowicie zniknął strach. Do tego stopnia, że leżąc już na sali operacyjnej, uśmiechałam się po prostu sama do siebie. Wierzyłam, że wszystko będzie dobrze i było. Bo usunięte zmiany okazały się łagodne. I wiem, że to wszystko nie był przypadek. Wierzę, że to nie był przypadek, że to Pan Bóg zadziałał w tym momencie. I myślę, że mogę z tego miejsca śmiało powiedzieć, że to, że było mi dane zapoznać się z dziełami Alicji Lęczewskiej, to też duża zasługa księdza Jarka, naszego proboszcza. To on zapoczątkował spotkania naszej grupy i to dzięki niemu ona powstała. I za to chwała Panu. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Małgorzata. To ja zwerbowałam księdza Jarosława do tego, żebyśmy zaczęli się spotykać. I było to dla mnie bardzo ważne, ponieważ moje nawrócenie zaczęło się w 2015 roku od momentu właśnie zawierzenia się i oddania Maryi. I wtedy wszystko wydawało mi się takie piękne, cudowne, bo Pan Bóg był ze mną, Pan Bóg był przy mnie. Dzieliłam się ze wszystkimi taką swoją dziecięcą radością. Wszystkim chciałam opowiadać o Panu Bogu. Bardzo szybko to wszystko się zweryfikowało, ta moja radość. I Pan Bóg pokazał egoizm. Pokazał egoizm i wszystko układał w ten sposób, że każdy upadek był po coś. W tym momencie właśnie, gdy zawaliło się moje życie, dotarło do moich rąk świadectwo i słowo pouczenia, ale jeszcze właśnie takie, które było pisane właśnie na maszynie. Wtedy też zaczęłam to czytać i rozważać te słowa. Przychodziło to wszystko do mnie tak bardzo trudno. Nie mogłam tych słów tak aż do siebie bardzo brać, bo uważałam, że nie jestem godna, żeby to wszystko rozważać. No ale właśnie jako dziecko Maryi poprosiłam ją, żeby ona przeprowadziła mnie razem, żebym razem z nią poszła przez życie. No i wtedy postawiła na mojej drodze właśnie księdza Jarosława i okazało się, że on znał Alicję. Bardzo mnie to ucieszyło i było to dla mnie podstawą do tego, że to pierwszy taki owoc takiego namacalnego działania Pana Boga w życiu. Zaczęliśmy te nasze spotkania właśnie w takiej niewielkiej grupie, ale co było dla nas ważne, to Eucharystia, to co Pan Jezus bardzo często mówił do Alicji, że dla Niego jest najważniejsze, żebyśmy byli jak najbliżej Niego. A żeby być jak najbliżej Niego, to jest bycie na Eucharystii, to jest przyjmowanie Go w Słowie, przyjmowanie Go w Komunii Świętej. I był to czas takiej właśnie przemiany chyba w wielu, wielu osobach, które na te spotkania właśnie przychodziły. Każdy za każdym razem
opowiedział coś nowego, ale już z perspektywy czasu wiedzieliśmy, że te słowa nas przemieniają, że te słowa, które Pan Jezus podyktował Alicji, budzą w nas taką chęć głębszego poznawania i wchodzenia w relacje z Panem Jezusem. Myślę, że ten czas takich spotkań, które mieliśmy właśnie z różnymi osobami, był właśnie takim czasem błogosławionym i czasem, którym w nas rozwijało się też takie pragnienie służby Panu Bogu, ale też służenia właśnie bliźnim. Dzisiaj stoję tutaj przed Wami i też nie myślałam, że tutaj będę, też niespodziewanie o tym się dowiedziałam. Chciałabym bardzo, bardzo dużo powiedzieć, ale dla mnie jest najważniejsze to przesłanie, które odczytuję, czytając właśnie Alicję i słowo pouczenia, że codziennie Pan Jezus chce, żebyśmy trwali z minuty na minutę w Jego obecności, żebyśmy oddawali Mu siebie, zawierzali Mu wszystko, żebyśmy pozwolili się Jemu prowadzić i żebyśmy po prostu byli jak dzieci, żebyśmy stali się jak dzieci, bo to, co będzie naszym pragnieniem, będzie też Jego pragnieniem, jeśli właśnie Jemu się zawierzymy, Jemu się oddamy. Niech Pan Bóg wszystkich tutaj błogosławi i dziękuję. Szczęść Boże, witajcie. Moje koleżanki już widzę głęboko odetchnęły, bo biedne tam mało nie zeszły na zawał. Ja w przeciwieństwie do nich nie byłem tak postawiony w ostatniej chwili. Ja tylko dostałem krótki komunikat, powiesz świadectwo, tak? Odpowiedziałem tak. I no, była taka krótka męska rozmowa. Może trochę wstępem. Ja z księdzem Jarosławem znamy się dość długo, ponieważ zetknęliśmy się w seminarium. Ja miałem taki krótki epizod, paruletni, gdzie się jeszcze zetknęliśmy w seminarium. Później ksiądz Jarosław był wikariuszem w mojej parafii, w której mieszkam. Jak się przeprowadził, już dostał dekret do Pęzina, to tak trochę mu tam pomagaliśmy się urządzić. Jest też moim spowiednikiem, więc mogę powiedzieć z całą stanowczością, że jest drugi po Bogu, ponieważ zna mnie najlepiej z ludzi. Nawet moja żona mnie tak nie zna jak on. I dobrze. I któregoś razu po... Jak przyjechałem do niego, żeby się wyspowiadać, mówię, wiesz co, znalazłem u nas w zakrystii takie ulotki były, taka książka świadectwa. On mówi, no właśnie miałem ci powiedzieć, żebyś sobie kupił, bo to taka dobra pozycja. No i tak się od tego zaczęło mój kontakt z Alicją. Myślałem sobie, no dobra, no fajna książka, przeczytam, będzie luźno, coś tam nowego. Ale jak zacząłem czytać, to po paru stronach mnie zmroziło i mówię, no... Nie jest tak kolorowo. Później znowu po paru stronach zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle jest sens dalej czytać, bo to no coś za ciężkie dla mnie. No ale przyjechałem znowu do księdza Jarka i mówię, słuchaj, no jest grubo. On mówi, i tak ma być. I jak tak się wczytywałem i wchodziłem trochę w tą relację z Alicją, w zasadzie z Panem Bogiem przez Alicję, to on mi pokazywał... parę takich różnych rzeczy, które gdzieś głęboko we mnie były. Ale żeby nie przedłużać, kochani, najbardziej uderzyło mnie w to i najbardziej jakby odkryłem przez te pisma Alicji, że Pan Bóg chce się zajmować najdrobniejszymi rzeczami w naszym życiu. Najdrobniejszymi. Ja nawet nieraz księdzu Jarkowi mówiłem, czy na spowiedzi, czy prywatnie, mówię, wiesz, ja nie będę Panu Bogu głowy zawracał jakimiś tam głupotami. A tu u Alicji Pan Jezus do niej mówi, że masz ze mną konsultować wszystko. Uczę się tego cały czas, uczę się tej duchowości, tego zawierzenia. Wiecie, ja jestem facetem, ja nie umiem tak ładnie mówić jak dziewczyny i jestem raczej prostą konstrukcją. I czasami jak
jadę, to mówię sobie tak, no dobra. Panie Jezu, to tak, jadę tam i wiesz, tam jest taki tłok, tam nigdy nie ma miejsca, żebym mógł zaparkować, to zróbmy taki deal. Ja Cię poproszę, a Ty mi załatwisz miejsce do parkowania. I słuchajcie, za każdym razem mam miejsce do parkowania. To nie chodzi o to, że ja Pana Boga tutaj, to nie jest książka skargi zażaleń albo jakaś magiczna szkatułka, do której ja mogę zawsze sięgnąć, tylko to jest zaufanie Panu Bogu. W każdej sytuacji, w każdej sekundzie życia. To jest bardzo ciężkie, ja się bardzo tego uczę, ale uczę się tego dzięki pismom Alicji Lęczewskiej. Ostatnio tu dziewczyny mi nawet powiedziały, no nie było Cię już długo. Zaniedbywałem te spotkania, no nie dawałem czasami rady przyjechać, ponieważ mieszkam gdzie indziej, gdzie są spotkania. Też jestem i kościelnym, i nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, więc czasami to się zbiega. Jedna msza święta u mnie w kościele i w Pędzinie, czasami są różne zajęcia, ale dziewczyny, poprawię się naprawdę. Tutaj chciałem bardzo podziękować całej wspólnocie, każdemu z osobna. Słuchajcie, czasami nie wiecie, ile dajecie z siebie. Mi osobiście, ale myślę, że też całej grupie. I jak widzę to wasze takie przeżywanie, to, co, jak to w was pracuje i jak wy tym żyjecie, to mi daje bardzo wiele. Ale wiem, że to nie jest wasze, chociaż to przychodzi przez was. Więc dziękuję Panu Bogu za te wszystkie doświadczenia. Dziękuję za to, że pozwolił mi zetknąć się z wami, z księdzem Jarkiem, z Alicją Lęczewską. I mam nadzieję, że kiedyś podejdę do Alicji i powiem, wiesz, dziękuję ci. Ona powie, ale mi nie dziękuj, tylko tam obok. Myślę, że tak będzie. Mógł zapłać. Kochani, to tyle o świadectwie Alicji Lęczewskiej. Spotkania są systematycznie. Gdy ktoś chciał do Pędzina przybyć, zapraszamy. Na razie w tej chwili, jeżeli chodzi o termin czerwcowy, jeszcze nie jest ustalony, ale to dzisiaj w dobie łączności telefonicznej czy inny sposób się możemy skontaktować, czy przez Grzegorza chociażby, także Pan Bóg dużo, tak jak tutaj Krzysztof na końcu powiedział, przez Alicję dokonał w naszym życiu i dalej dokonuje. To jest istotne, aby właśnie Jemu oddawać chwałę, Jemu się poddawać. A to, do czego zaprasza, nie jest łatwe i też na te czasy Pan Bóg daje nam właśnie taką osobę tutaj od nas ze Szczecina, abyśmy tą drogą podążali, abyśmy też ją prosili, tak jak sądzę, że wielu z was, Alicja, pomóż, wesprzyj, też ją prosili o pomoc, orędownictwo. Niech będzie pochwalony Chrystus.